księży biskupie, ksiądz biskup pobłogosławił nowe studio telewizji internetowej diecezji siedleckiej. Ksiądz biskup wielokrotnie podkreślał, że teraz jesteśmy społeczeństwem obrazkowym, więc dobrze, żebyśmy też byli widoczni, szczególnie teraz w tych czasach, kiedy czasem musimy pozostać w domu, a trzeba dotrzeć i chcielibyśmy dotrzeć do jak największej grupy osób. No rzeczywiście, ja dzisiaj podkreśliłem, błogosławiąc to studio, że Jezus przemawiał w obrazach, czyli w przypowieściach. I to jest, można by powiedzieć, najbardziej też taka zrozumiała część nauki Jezusa o Królestwie Bożym, którą głosił swoim współczesnym. I dzisiaj my nie możemy przeintelektualizować naszej wiary i wiedzy religijnej, choć element teologiczny jest bardzo ważny, to jednak docierać do ludzi dzisiaj musimy także w formie obrazów. I myślę, że zwłaszcza młode pokolenie, które non-stop siedzi w smartfonie, w internecie, w swoich komputerach, to jest dla nich propozycja, żeby tym kanałem także głosić Ewangelię i naukę Jezusa Chrystusa. I ja się bardzo cieszę, że takie studio powstało tutaj w Siedlcach, że ksiądz biskup Kazimierz poparł właśnie tę inicjatywę, wsparł ją nie tylko duchowo, ale także materialnie, bo myślę, że dzięki temu wielu naszych duszpasterzy i ewangelizatorów świeckich będzie miało doskonałe narzędzie do tego, żeby z tą nową ewangelizacją dotrzeć do młodych, do tych ludzi, którzy są często zagubieni, a właśnie odpowiedzi szukają gdzieś tam w wujku Google'u, w internecie i to będzie dla nich, myślę, że też jakieś takie no, wspaniała przestrzeń do spotkania Jezusa i spotkania Kościoła. Także chwała Panu tym wszystkim, którzy do tego studia doprowadzili. Ja tej inicjatywie kibicowałem i kibicuję dalej i modlę się, żeby tutaj teraz, no właśnie, powstało jakieś z inspiracji Ducha Świętego właściwe forum wymiany właśnie doświadczeń tych ewangelizacyjnych, bo tego naprawdę potrzebujemy dzisiaj. Widzimy, że wielu ludzi odchodzi dzisiaj od Kościoła, bojąc się nawet właśnie zakażenia, zagrożenie pandemiczne jest ciągle obecne, ciągle żywe i myślę, że właśnie tym kanałem będziemy docierać do tych, którzy także noszą w swoim sercu jakiś lęk obecności swojej realnej w świątyni. Choć wskazując na patrona tego miejsca, tego studia, błogosławionego Carlo Acutisa, trzeba powiedzieć, że on, żyjąc w internecie, rozkochał się w Jezusie żyjącym w Eucharystii, obecnym w Najświętszym Sakramencie. I świętość błogosławionego Carlo polega nie na tym, że był człowiekiem internetu, apostołem internetu, ale także, że przede wszystkim wiedział, gdzie jest źródło. A źródło Carlo było przy Jezusie Eucharystycznym. Codzienna Eucharystia od dnia pierwszej Komunii Świętej aż do śmierci, częsta adoracja i także głoszenie Jezusa wszystkim napotykanym, nawet ubogim i niewierzącym w Mediolanie, to jest, myślę, jakaś ścieżka, którą każdy z nas może dzisiaj iść i wykorzystując nowoczesne techniki także docierać z przesłaniem Chrystusa dla wszystkich, którzy jeszcze Go nie znają.